Powtórz. Dzień dobry wszystkim. Aż ty. Oświadczyny przed chwilą były. Tak, ale nie chciałam Dobrze, tego chciałem zrobić powiedzieć, że dzisiejszy publicznie. odcinek zaczynamy od reklamacji. Wytrało się. A Ale miał. jak to? Jakiś sabik 8 lat to miał i się zrobiło takie czarno-białe. No, to trzeba Dobra, ale nowe. nie o to. Chodź, Kicia, tutaj podejdź, no. Nadstaw się. Pierwsza przymiarka to bloczek splanowany, rozwiercone mamy cylindry, A w mamy. ogóle co to za silnik jest? V8. Czyj on jest? Przez 2 miesiące znalazłem na niego kolejne pół godziny. Zresztą to wiadomo, robota autoszlifów plus moje jakieś tam pomysły. Wał już mamy przerobiony, przeciwwagi mamy stoczone, przód przedpocięty, poprzerabiany, dofrezowywany, dotoczony, że jest na wzór wszystko oryginału. Tu już mamy kutę korbowody, już nie pamiętam z jakiego tam samochodu, z Lancii Delta chyba 2.0 Turbo. Tak jest. Tu nam prawie się silniczek obraca, troszeczkę tam motłok się obija, ale to zaraz, teraz jest tłok 370, a wsadzimy tłok 350, zobaczymy jak to będzie. I tutaj dosłownie piczy kłaczek, no to ze śrubek zdejmę, tutaj na dole. Gdzieś tam mi śrubka dotyka, nie chcę się obrócić, a to jest deko, a tutaj jak widać z tej śruby mi się wydaje, że dobry 1,5 mm zdejmiemy, z tego se zdejmę jeszcze z 0,5 mm i będzie dobrze. Też tak się pani wydaje? No musi być dobrze, no. Nie ma chyba innej I po opcji, tej nie? całej konfiguracji wychodzi mi tutaj, że te tłoczki są mikroskopijnie tam za wysokie, nie? Troszeczkę wystają ponad to, ale to się tam pan Leszek se ogarnie. Chociaż może nie będzie musiał ogarniać, bo przymierzy teraz tłok z 350 z. Tak jeszcze dla przypomnienia, do jakiego samochodu? Infiniti FX45. Tak jest. Rodzinny, kupciowy wóz. Stuk puk. Nie no, że Frankenstein taki będzie, że aż muszę to do nagrania powiedzieć. Panewki korbowodowe od Nissana 370Z, panewki główne standardowe z VQ45. Mówię to dla siebie, żebym później pamiętał, co kupić w sklepie. Dobre są jaja, bardzo fajnie, że jak Oda ograł film, jak to rozkręcałem wszystko. W ogóle wyszło, że te gwinty są zepsute, to już mamy nagwintowane, w ogóle grubsze śruby są mocniejsze, teraz sadzonem 12, a byłem 11. No parę takich tam wzmocnień od razu leciało, ale to wynikało z konieczności naprawy tego silnika, no bo ktoś po prostu powyrywał gwinty i są wsadzone teraz helikoiny. Tłoku 350, 370 z. A to jest różnica? No zaraz się dowiemy. No, średnica jest identyczna, ale chodzi mi o samą budowę, Budowę? nie? No. A to nigdy nie miały się obok siebie dwóch? Miałem, ale patrz, ten widzę, że jest taki brzydki wysoki. Najważniejsza zaleta tłoka z 350Z, że są tańsze do niego pierścienie tłokowe, nie? Pokaż I je. znaczy, no pierścionków tutaj na razie nie ma, ale one są wyższe, w tym silniku owszem są niższe, ale chodzi mi o to, tutaj mi dotyka przeciwwaga, nie? Mogę przeciwwagę, wiadomo, jeszcze bardziej stoczyć, ale mogę dać taki tłok, który tutaj ma więcej miejsca. No zaraz zobaczymy, no może tak. Gdybanie, gdybanie. Bo o to chodzi, nie chcę się wpierdzielić w bardzo ekstremalnie drogie doważanie silnika. I w tym silniku z 50 poda mi się, że już od razu masz podcięcie pod zawory stące wydechowe. W 70 tego nie ma, a w oryginalnym roku. Oryginalny tłok z V8. Widać, że miał na wzór 50-kowego podcięcia pod zaworki, nie? Co on taki czarny? Używany pisali. To silnik po dwóch remontach. Remont po remoncie. I co? I padło. Tak. No. Patrz, już mi korbowo tu nie wlezie. Dupa. No to co sprawdziliśmy. Dobra, jedną rzecz chociaż. Nie. Co tam? Dupa, no nie pasuje, kochany. Trzeba tutaj z tłoka podbierać materiał, żeby, albo zaostrzyć tak jak w serii mają takie zaostrzone są korbowodziki stożkowe, nie? No to z Dobra. nimi coś robiłeś. Z tymi korowodami? Tak, no bo one były z Alfa Romeo, no to widzisz, one tu były szersze, teraz są już powężone pod wymiar z V8. Dobra, na razie wsadzę sobie taki tłok już przygotowany do budżetowego silnika, to był taki pomiarowy tłok. Taki zużyty, widać, ale sobie go tam frezowałem, chciałem, żeby mi się tam mieściło w budżetowej 370Z przerobiony na 4.0. Ale wykorzystamy go, bo to jest mój wzorzec, który leży na półce. Sobie go do tego przymierzymy. Hop. Dobrze. Trochę jak puzzle to wygląda, jakaś No układanka. tak, że najpierw mi to wszystko pasowało. Wiem, że on jest od góry za dużo jest ścięty, że będzie nam tutaj. No, dobrze. Co ja chciałem jeszcze sprawdzić? Czy nam się na dole zakręci? Dobra, zrobię sobie tak. Skręcę sobie słupkę. Bym widział.
O, jak ja tu mam dobry widok. Niestety. Już nie wiem, co mnie bardziej ciekawi na tą chwilę. Noga czy silnik? Po całym dniu grzebania w garażu. No to jeszcze Niekoniecznie. przyjeżdża baba i trzeba nagrywać, nie? Tak. Trzymaj, kochanie, trzymaj ten telefon. Dobra, zobaczymy. Wow. Kolega kiedyś tak nie zabezpieczył tego i mu kolano wyrwało rzepkę. Kolega Łukasz, no. Ale Fajnie. rozkładł mu silnik na nogę? Nie, po prostu nie miał tego zawleczki wsadzonej i się obrócił. Tak go pyknął do sobie przy zerowej prędkości. Tam się pozrywało wszystko. Chłopak był sportowany, tam w piłkę nożną grał. Szkoda chłopa. Ale już zapomniałem powiedzieć, że korbowody w międzyczasie zostały wyważone. Więc nie chciałbym w nich już nic przerabiać. Takie są szlifowane tutaj, główka, że osobno dołu, osobno góry były w nich wyważane. No bo się chciałem, żeby taki jak zegareczek chodził. Jak coś robimy, to lepiej jak fabryka. Ciekawiej, chociaż to no, bazuje na fabrycznych częściach, poza tymi korbowodami. Korbowoda są firmy, może zareklamujemy. A kto ci takie ładne zamówił? Basia mi zamówiła takie No. ładne. Max Nawet miło. Speeding Rods. Tak jest. Is good my English. A dobra, mi się zobaczyć, koniec, czy to się obróci. Patrz, obraca się. Widzisz? Nie ociera się? Nie, bo o to chodzi, że tłok mi oto kładł. A te tłoki już mam podfrezowane, wiesz, taki podsilnik 4.0. Mogę sobie teraz tam zobaczyć, kurde, zagiętą karteczkę wsadzić i zobaczyć, jaka jest przerwa między przeciwwagą a dolną częścią tłoka. Ale widzę, że to przychodzi to z dużym zapasem, nie? Teraz jedyne, co nas blokują, to śrubki. No, odkręcimy sobie tą śrubkę i sobie zakręcimy, zobaczymy, czy No sprzęt i co w wykonuje takiej cały ruch. sytuacji, jak taka śrubka blokuje? No właśnie, no to wykręcasz i już nie blokuje. No dobra, no ale to musi być ta śrubka, nie? No musi, ale śrubkę też można przerobić. No Korbowód można przerobić. Co? zmniejszyć ją czy jak? No oczywiście. Okej, Soda się okay, do kwasu, wytrawia się mniejsza. No dobra, kicie. Kuba. To tutaj można sobie trochę ciachnąć. I tutaj, gdzie nachodzi klucz, też minimalnie można sobie ciachnąć. I będzie krótsza. Okej. Nie musisz robić ze mnie blondynki od razu. A jesteś taka troszeczkę dzisiaj. Od jakiegoś czasu. Nie, tak dużo tej śruby nie trzeba ucinać, bo tu widzę, że No to trochę z tego się zdejmie. Ale właśnie. całą uciąć, tam będzie Patrz, spoko. Barbarka, i moje V8 ma już jeden tłok. Z ilu? Z 8. No jeszcze wiadomo, śruby i wszystko. Śruby trzeba wszystkie tak samo zrobić, żeby wyważenie było. V8 ma 8 tłoków? Niemożliwe. Uwaga, na kolana. Dobra, żartuję sobie przecież tylko. No ja wiem, ja jeszcze musimy sobie jedną rzecz zmierzyć. Patrz, kurcz. I góra, i do. Mamowo, tatowo. Aż szybko zasuwa, co? Na następnym wykrobieniu tak szybko góra dół by nie chodził. Lala. Jestem bardzo happy. Tak. No, do Leszka trzeba będzie pojechać. Z tym stanem rzeczy. Tu mamy 8 tłoków. Ale to masz dobrze z tym panem Leszkiem. No. Ktoś się mnie o pana Leszka pytał, ale pan Leszek niestety ma w sumie 3-4 takich głównych klientów i jak jakiegoś kogoś nowego mu tam dałem, to jakieś terminy 3-4 miesiące. Nie dogadywali się. Dobra, ale kochani, wszystko już wiem. Już wiemy, będę bazował na tłokach z 370Z. Będą one od dołu podcięte, trochę od góry będą podcięte, a możemy sobie z ciekawości wsadzić drugi, nie? Żebyśmy wiedzieli od góry, ile wystaje. Ale tego tyle ciachnę, tamtego trochę mniej ciachnę i będzie dobrze, będzie lżejszy, będzie fajniejszy. Ta-da! Bardzo dobra robota, Jakubie. O, jeszcze trzeba będzie symetrycznie do tej strony podcięcie pod zawory zrobić. Przymierzyć się do tych oryginalnych stłoków 4,5 litrówki, no bo wiadomo. Węższy ma troszeczkę rozstawy niż V6. To tyle by było. No to jak? Kiedy obstawiasz termin? Termin porodu narodzin tego silnika. Samego Jeszcze silniczka. Nie mówię, żeby był w budzie, tylko kiedy go. samego dołu prędzej. No, trzeba będzie wał dać na wyważenie. Jeżeli się okaże, że do wału trzeba będzie jakieś metale ciężkie dołożyć, no to 2 miesiące. Jeżeli nie, no to może w tydzień się uda. No, muszę I przygotować na gotowo tłoki takie, jakie mają być, bo te silniki się wyważa tak, że waga tłoka, pierścieni, stworzenia jest ważna i waga korbowodu, żeby to a wszystko wyważyć. Czyli tak jak dobrze pójdzie, to tydzień. coś tam pod maską już masz, czy nic? Nic. Zero, wszystko? Ale mam parę nowości. Wszystko jest wyjęte? No. Już wiem, gdzie w Dubaju takie wiatraczki kupić, bo tu mam wiskozę. Ale nie, ona na wysokich obrotach zabiera z 10 koni, to chyba ją wywalę, będzie elektryczny wiatrak. A tutaj mam wszystko już pomyte, łożysko mam powymienione. Wał napędowy przedni Czyli tu mam jest zregenerowany. cały osprzęt, tak? Wszystkie rozpórki mam pomalowane. Z tego jestem chyba najbardziej dumny, taki bardzo, no nie, to jest mocowanie przedniej belki. A mam całe takie pudełka różne,
że kurde, z 10 części się dosłownie, to jest jedna z nich, składa mocowanie radaru. Nie, też mam takie, sobie proszkowo pomalowałem, ale coś mam super mega fajnego. Ale masz rury. Rura. To jest fajne, nie trzeba będzie tak jak u wagona się przerabiać. Z czego tu kurczę już jest? Z jakiegoś silnika 5-6 litra. Z tytana, ale z tytana jak się rok 16-18, tego najnowszego. Już ma okrągłe dziury. Że nie trzeba było tego obcinać, jakoś zaspawywać, rur klepać. Jajowate były, te co do wagona braliśmy. Mhm. Do mnie są od razu okrągłe. Ta rura od razu jest tak puszczona, że podejrzewam, że dużo mniej rzeźby będzie z układem kierowniczym. Silnik idzie tak i układ kierowniczy wchodzi tutaj. To jest... Ta rura kiedyś jakoś u wagona była, że jakoś tak na zewnątrz szła i ona nam nie pasowała. Tutaj już udało mi się takie kolektory dobrać, że no powinno być lepiej spasowane. No i super, fajnie. A tu w międzyczasie pojawiła się jeszcze druga V8. Do czego? Myślałem, że... Nie myślałeś jeszcze nic! No... Dobra. Chciałem z niej zrobić, żeby boost miała. No właśnie, ale to tyle. Chyba na dzisiaj. Na dzisiaj, tak. To buziaki, papa. Pa. Buziaki, tu? Buziakujesz ze wszystkimi. Ale nie, z tobą. Tylko ze mną? No. No dobra, dobra. A co tam jeszcze zapomniałeś, Kubuś? Co zapomniałeś? Musimy to wszystko rozkręcić i pozyskać z tego śrubki. No, żeby wiadomo, pan na siebie, co robić w wakacje. To już dwie mam. Lecę tam rozkręcać korek wody. Zaraz wracam. Zobaczmy, kicie, jaki patencik. Sobie takie aluminiowe łapki wsadziłem, żeby nie rysować tych pięknych korgowodów. Tu mają jakieś tam napisy i w ogóle. Wluzowany, pójdziesz elektryczkiem. No mogę sobie ich więcej przynieść, bo tak to będzie, mnie to zajmie trochę czasu. Hopaj. Będzie kut śrub. To idzie? Jak jest śruba po angielsku? Tak ciężko to idzie? No to jest 65 tonometrów dokręcony, tak chcesz spróbować? Nie, co ty, ja to bym nie dała rady. Dużo ich masz? No, V8 ile ma? 8. No. Ale ile przedkręciłeś wcześniej? No wcześniej 1, teraz 4, 3, to będzie 4. To dlatego się pytam. Czy śrubków ile będziemy mieli? Już mamy śrubków 8. Dobra, lecę po resztę. Jakie fajne to wyważenie, takie, no to już w Polsce robione, ale to jest tak wyważone już do 1,1 grama. To jest tak poza wszystkimi tolerancjami fabrycznymi. Fabrycznie korbowody są do 2,5 grama wyważone, ja mam to do 0,1. I to właśnie takie mikroskopijne ściąganie materiału. Jeszcze fajnie, bo osobno są z tej strony wyważone, jakby osobno z tej. I co to daje takie wyważenie? Równie silniczek chodzi, bo ma troszeczkę większy odzysk energii, no bo ma mniejsze straty, no i ma więcej mocy, jest trwalszy i tak ładniej jak sami. A jakby zostawić tak jak były? No były dobrze, no jest po prostu lepiej. Okay. A też one były, no one są, ja kupujesz, bo ja kupiłem dwa komplety do silnika czwórki. Czy na przykład jedne były wyważone, jedna para, a druga była osobno wyważona i nie było idealnie. Jak kupujesz ze sklepu, to nie są idealnie jakby takie same, bo to są kompletami sprzedawane. Kupujesz cztery korbowody, które są tak jakby najbardziej do siebie dopasowane już w fabryce. A musiałem drugie cztery dopasować, że wszystkie tym tak samo. I każda ma jakieś mikroskopijne różnice, mimo tego, że kupujesz... No? Tak? Aha. Bukanie, bo ja kupiłem dwa komplety. Okay, jeden rozumiem. Komplet był wyważony, rozumiem, a rozumiem. Drugi komplet trzeba było do niego tak jakby wyważyć. Okay, już wiem. No, dodatkowo jeszcze to dokładnie zrobiliśmy. Mhm. Czyli tak zwane poprawianie po fabryce. No, po kutej fabryce. Się nie mogę doczekać, jak to odpalę. Będzie od razu V8. Będzie się fajnie wkręca, bo tłoki troszeczkę będą lżejsze od seryjnych, korowody troszeczkę lżejsze od seryjnych. Wałeczki seryjne zostawiamy, głowice będą delikatnie uleźnięte. Będziesz miał jedny wóz. No, chciałem, żebym miał 400... O, trzeba się zastanawiać, czy gaziku do niego wsadzić. Gaziutek? No co ty, kurczę, kochanie, Basiu, to taki 450-konny wóz będzie mi palił ponad 10 litrów w mieście, nie. Zwłaszcza to aż 2 tony. Co ty, po co ci gaziutek? Będziesz narzekał. No właśnie, a ta buda nie była skażona gazem, to może masz rację. Nie, szkoda go. Z palca wchodzimy czy z elektryka? Z palca, dawaj. Palcóweczka. No dwa, dwie chyba. No dwie łapki, ale masz wprawionego chłopa. Ciach, ciach. Tydzień mnie nie było, to masz. A ja. Masz ten mętku moja. No, o kurde, jedna ciężej trochę idzie. I zapachy smarów. Te śruby są ARP, to są smarowane takim specjalnym smarem. Nim dam je tokarzowi, muszę je podmyć. Po odmyciu dopiero się nadaje do życia. Okay. I znowu będą konteksty, że jakieś no seksualne. Właśnie. A to tylko nam się tak kojarzy, inny się tak nie kojarzy. No dobra. Podmyj śrubę. Bardzo ugielona jest?
No tak, wiesz, to jest taki smar specjalny, przez niego się mniejszym momentem dokręca. Fuj, jak śmierdzi. No. Teraz poczułam. No. Będą się ręce śmierdzić. No to co? O Boże. Cebulę dzisiaj jadłem, co innego będzie. A nie, nie jadłem, wyrzuciłem, zostawiłaś w lodówce. Uff. No. Nie, nie. Byłby... Pierdziel. Byś się ze mną nie chciała całować, jakbym zjadł. Już cię poznałem. Kurde. No. Ile mamy tych jeszcze? Już niedużo. No podmyjemy, to pakuję do jakiegoś tam woreczka, jutro pan Leszek to ciachnie. Od razu chyba z jednej, z drugiej strony ciachniemy. Czy nie wiem, czy wszystkie może ciachnę tutaj, tyle się da, żeby było bezpiecznie, czy tam z 1,5-2 mm. Przymierzymy do silnika, jak to pasuje. No jak nie będzie pasowało, no to z tej strony pewnie jakś tak mikroskopii nie trzeba gdzie drapnąć. Trzeba zobaczyć, żebyś nie uciął wszystkich, a potem się okaże, że nie pasuje, bo już w drugą stronę to będzie ciężko. No. Odzyskać. A później jak już te śruby będą, kurczę, złe, no to będą musiał korbowody tutaj w tym miejscu, tam na przykład, nie wiem, 0,5 mm jeszcze ciachać. No, a po prostu blok se liznę dremelkiem, tam ile tam z bloku zdjąć 0,5 mm, co tam, psik. Już. Oznaczę sobie flamasterkiem. Tam już nie trzeba przynajmniej wyważyć, a tutaj wszystko musi być precyzyjnie zrobione, żeby była waga każdego elementu taka sama, każdej śrubki. And the last one. Mm-hmm. Good powiedziane? Głos odpowiedział. Answer. Answer to co to jest answer? Powiedz? Nie. Czy zapytaj? Question and answer. No kurde. No. Answer mi, no odpowiadaj mi to znaczy. Motherfucker. Dobrze. Trzemy i teraz już się żegnamy. Już koniec? No, no to wszystko? No to z papierem tylko. No i co, ile ich mamy? No tu jest, no policz. 4, 4, 2, 2, 4. 4 i 4 to 8, plus 4 to 12, plus 2 to 14. No to jeszcze dwóch brakuje, tak? No to są tam. No dobra. Pa.